www.e-kolo.pl. Nie strajkujemy z tego powodu, zależy nam na tym, żeby ludzie w mieście nie musieli w przyszłości jeść świerszczy. To zgodnie z ostatnią wypowiedzią naszej parlamentarzystki. A w sumie chodzi nam o to, że od dłuższego czasu jesteśmy obkładani coraz to nowymi normami, coraz to nowymi wymogami. Nikomu do głowy nie przychodzi, że to są koszty, a z zagranicy sprowadzana jest żywność, która produkowana jest niezgodnie z tymi naszymi wymogami, chociaż te nasze wymogi w większości wymyślane są przez ludzi, którzy z gospodarstwem, z rolnictwem nie mają nic wspólnego, bo profesor Grzebisz, który jest autorytetem w dziedzinie stosowania nawozów, od lat wypowiada się, że nawozy należy stosować w niskich temperaturach, a my praktycznie od listopada do marca nie możemy wyjechać ani z obornikiem, ani ze sztucznymi nawozami. Wtedy jest niska temperatura, jest niskie parowanie tego azotu, więc możemy go zużyć mniej. A gdy, nie wiem, nie spotkała się Pani na przykład, gdy jedzie Pani w sierpniu, że wszędzie śmierdzi obornikiem. Jest taki, bo my możemy tym praktycznie w środku lata tylko wywozić obornik, nie? Takie są nasze normy. I takie są... No i ogólnie jest sytuacja kiepska finansowo. Nasze koszty wzrosły, a sprzedajemy teraz nasze produkty w cenniku z roku 2000. No, jakby ktoś miał pracować za wypłatę z roku 2000, pewnie by rzucił tą pracę. No. Do godziny 12 zbieramy się na terenie tutaj tego placu. O godzinie 12 wyruszamy, będziemy poruszać się ulicami miasta Koło, po czym wyjedziemy na obwodnicę, jedziemy w kierunku Kościelca. W Kościelcu się zawracamy i jedziemy w kierunku Grzegorzewa. Blokujemy trasę 92. Może nie blokujemy, za dużo powiedziane, ale będziemy się poruszać z prędkością około 5 km na godzinę. Więc mniej więcej jest to protest pokojowy, apolityczny. Walczymy o swoje. Nasze założenie było 20-30 ciągników. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest nie do wiary. Zjechało się rolnicy z całego powiatu kolskiego, powiat koniński. Na chwilę obecną nie jestem w stanie ocenić, ile jest ciągników. Myślę, że już jest około 300. Nasze postulaty jest po prostu zmiana, całkowite odejście od polityki Zielonego Ładu i Fit for 55. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, w jaki sposób traktują w tym momencie rolników, to jest po prostu nie do pomyślenia. To są tak nieprzemyślane decyzje, które mogą nas narazić po prostu na utratę płynności finansowej. Nie wiadomo z jakich powodów daje się zielone światło rolnikom z Ukrainy na wóz niekontrolowany, można powiedzieć, że praktycznie toksycznej żywności, i tym chcą karmić nas Polaków, gdzie założenia Zielonego Ładu są takie, że chcą wykluczyć 4% gruntów rolnych z produkcji. W skali naszego kraju to jest, proszę Panią, 750 tysięcy hektarów gruntów, które mogłyby produkować dla nas żywność. Do porównania, te 750 tysięcy hektarów to tej wielkości jest jedno z największych gospodarstw na Ukrainie. Mają to oligarchowie ukraińscy wraz z rolnikami, w cudzysłowie, ze Stanów Zjednoczonych. Tam dozwolone są wszystkie środki ochrony roślin, nawet takie, które u nas były stosowane 30 lat temu. Nie chcemy, żeby cały ten Zielony Ład odbije się również na konsumentach. Wzrosną ceny kosztów energii elektrycznej. To, co się zacznie dziać, to są biliony strat, które my poniesiemy tylko po to, żeby inne mocarstwa mogły u nas sprzedawać swoje produkty. Na to się nie zgadzamy. Nie tylko my, cała Europa, jesteśmy razem. Po prostu tam się w Unii Europejskiej paru ludziom podklejało. No te ceny, praktycznie patrząc na ceny aktualne, to jest niepłacalne, żeby nam się to opłacało obrabiać tę ziemię. Ceny są przed 20 lat. No. Czy ten strajk ma sens? No ma sens. No trzeba walczyć o to, bo to jak nas wykruszą, no to... A to no. Każda branża już idzie. Już hodowla zwierząt, czy bydła, czy trzody chlewnej, wszystko ceny stoją. Ceny poszły w dół i wszystko stoi. No, zboże jest cena przed 20 lat, także to... Wy jako młodzi ludzie, jak na to patrzycie?
No ciężko będzie, ciężko będzie. Jak tak dalej będzie, to nikt nie będzie chciał zostać na roli. I teraz jak ktoś nie ma 50 hektarów, to lepiej nie zaczynać.